Witam serdecznie na moim kanale Tak czy Siak. Edukacja zaczyna się w domu. Dziś, tym razem w terenie, opowiem Wam o szukaniu keszy. Keszy, czyli takich skrytek. Skrytki mogą być wszędzie. Tam, gdzie jesteście, też może być sporo, także rozglądajcie się. Takie skrytki możemy odnaleźć za pomocą specjalnej aplikacji CGO, w której to zaznaczone na mapie są różne skrytki, opisane bardzo szczegółowo. Co to jest szukanie takich skrytek? Geocaching to gra terenowa, dzięki której odnajdujemy w terenie różne ciekawe miejsca. Skrytki z małymi fantami, które możemy wymieniać, przynosimy swoje własne, możemy zabrać te, które tam się znajdują, zapisujemy w małym notatniczku swoją obecność, również możemy zapisać tą obecność w internecie na stronie geocaching.com albo opencaching.pl. Dowiadujemy się również, jak wiele osób już tą skrytkę odnalazło. Jest to sposób na ciekawe spędzenie czasu, na uważne rozglądanie się po okolicy, a również dowiedzenie się różnych ciekawych rzeczy o miejscach, ponieważ zwykle w aplikacji mamy sporo informacji na temat danego miejsca. Skrytki chowane są zwykle w ciekawych historycznie, przyrodniczo miejscach. I dają dużo zabawy, dużo frajdy. Dzieci szukają uważnie, rozglądają się po okolicy. Przy okazji ćwiczymy spostrzegawczość, uważność. Jest to sposób na spędzenie czasu z rodziną w sposób aktywny i wesoły. Skrytki mogą być większe, mniejsze, mogą być bardzo dobrze schowane, czasami są schowane w sposób bardzo łatwy, także stopień trudności jest zawsze określony w aplikacji CGO, wszystko wyczytamy. Czy zawsze udaje się odnaleźć jakieś skrytki? No nie, muszę przyznać, że zdarzało nam się nie odnaleźć. Miejsce tak, ale skrytki nie. Ale w momencie, gdy się udawało, no była to niesamowita frajda. Dziewczyny były przeszczęśliwe i zadowolone. Słuchajcie, szukamy naszego kesza. Jak już mówiłam, kesze są po prostu wszędzie. I w miastach, i na wsiach, i w różnych ciekawych miejscach typu Wielkopolski Park Etnograficzny. Zobaczymy, czy nam się uda. Słuchajcie, znalazłyśmy właśnie kesza, skrytkę. Zaraz pokażę. Jest na drzewie. Jest tutaj kesz, ale nie ma nic do wymiany. Dobrze, nie ma nic do wymiany, ale się tylko wpiszemy, że znalazłyśmy do notatniczka. Wpisujemy się do notatnika. Tu mamy notatniczek, tak, żeby się wpisać. Będziemy się zaraz wpisywać. Łucja, ona śpi. Tak fajnie była ukryta ta skrytka na drzewie. No dobrze, a teraz trochę teorii dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z geocachingiem. Na początku warto zapoznać się z samą ideą tego szukania
Karpus. Świetnie to przedstawiają strony opencaching.pl, a druga strona to Geocaching Plus, tak jak tutaj pokazuję. Ta pierwsza strona ma możliwość zalogowania się, wówczas wszystkie odnalezione skrzynki możemy rejestrować i po jakimś czasie również samemu zakładać własne skrzynki. Strona Geocaching Plus ma ABC geocachingu, zresztą to samo ma strona Open Caching. Jest tutaj dokładnie wyjaśnione, jak rozpocząć tą zabawę, na czym ona polega, jakie aplikacje warto zainstalować na swojej komórce. I to samo ma Geocaching Plus. Jeśli chodzi o stronę geocaching.com, to ona tutaj nie uwzględnia wielu skrytek, które zostały założone przez portal opencaching.pl i polecałabym, jeśli chodzi o szukanie polskich skrytek, raczej ten portal, ponieważ są aktualne skrytki, których nie będziemy widzieć w tym drugim portalu. Mamy, jak wyglądają takie opisy. To samo zresztą będziemy widzieć w swojej komórce na aplikacji, o której za chwilkę powiem. Przykładowo, tutaj mamy taką wyróżnioną skrzynkę, którą doceniono ze względów jej wielu walorów. Mamy opis tej skrzynki, czego dotyczy. Zazwyczaj są za pomocą tych skrzynek przedstawiane różne ciekawe miejsca w różnych miastach, czy gdzieś w przyrodzie, w parkach. W tym przypadku mamy nawet taki rozbudowany opis, a nawet jest to taka rozbudowana ścieżka terenowa, zalecana jest aplikacja do wędrowania tą ścieżką, żeby w ogóle podjąć ten cache. Także są różne dodawane atrakcje. Możemy dowiedzieć się wiele różnych faktów historycznych przez szukanie tych skrytek, ponieważ autorzy skrytek starają się opowiedzieć nam historię tych miejsc. Także możemy nawet nie zaglądać do jakichś miejscowych przewodników, co oczywiście jest bardzo wartościowe, ale możemy w jakimś miejscu tym razem skorzystać sobie z takiej formy poznawania danego miejsca. Żeby się zalogować, to wystarczy tylko, proszę spojrzyjcie, nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło i to wszystko. Potem na maila przychodzi nam informacja o tym, żebyśmy potwierdzili tą rejestrację. Jeśli chodzi o stronę Geocaching Plus, tutaj mamy trochę praktycznych wskazówek. Mamy też aplikacje opisane i tutaj bym polecała, jeśli ktoś chce sobie zainstalować taką aplikację Geocachera, CGO się nazywa, ja również pokażę ją na żywo w komórce i zobaczcie,
Tutaj na tej stronie jest cała instrukcja, jak zainstalować tą aplikację, jak połączyć się z programem. O, tutaj. I po kolei możemy wczytać się, jak to zrobić, także ja nie będę tego wyjaśniała. Wszystkie informacje na stronie opencaching.pl mamy. Pierwsza wyprawa na skrzynki, regulamin, nazewnictwo, bo jest dosyć specyficzne, jak wyglądają takie skrzynki, jakie mogą mieć oznaczenia, tak żebyśmy mieli możliwość odróżnienia skrzynek od zwykłych jakichś tam śmieci. Strona jest bardzo rozbudowana, także możecie się wczytać, zanim cokolwiek zrobicie. Aplikację CGO możemy sobie ściągnąć z Google Play i zobaczmy, jak ona wygląda. Wszystko jest bezpłatne, zarówno używanie portalu opencaching.pl, jak i używanie aplikacji CGO. I mamy możliwość odnalezienia takich skrytek. Po zainstalowaniu aplikacji CGO widzimy taki ekran startowy i możemy otworzyć sobie mapę. Na mapie widoczne są wszystkie skrytki, jakie są dostępne w okolicy. Na przykład zobaczcie. O, jak jeżeli sobie zmniejszę, to tych skrytek zobaczę bardzo, bardzo dużo. Ale sobie warto powiększyć do rejonu, który nas interesuje. I na przykład tutaj mamy Sulejówek, Wesołą, dalej Warszawa, tu Rembertów. Widzicie, jak wiele jest różnych skrytek. I na przykład otwórzmy sobie dowolną tutaj skrytkę i na tej podstawie pokażę, jak możemy odnaleźć taką skrytkę w terenie. Włączamy sobie aplikację, będąc w terenie. Naciskamy taką skrytkę, która nas interesuje i możemy tak dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tej skrytki. Widzimy, na jakiej licencji ktoś tą skrytkę zarejestrował. Tutaj mamy opencaching.pl, więc te skrytki będą widoczne również na naszym komputerze. Na tej stronie opencaching.pl mogą być skrytki na licencji geocaching.com. Tu mamy szczegóły, czy skrytka jest tradycyjna, czy mała, trudność jej znalezienia, współrzędne. Jak włączymy sobie opis, to mamy wiele informacji na temat tego miejsca, które będziemy odwiedzać. Dziennik to są wpisy osób, które odkryły daną skrytkę, zapisały w notatniku swoją obecność, a tutaj już w notatniku, w dzienniku wirtualnym również zapisują taką obecność. Możemy też zerknąć na zdjęcia tego miejsca. O, osoby, które odwiedziły, to umieściły. Tutaj akurat widzimy, że jakiś jest jakaś mogiła. Tak trafiłam. Żeby trafić do miejsca, które tu mamy, niech będzie bunkier jakiś, do miejsca, do którego chcemy dotrzeć, możemy włączyć albo kompas, zobaczcie, jak to wygląda, albo możemy nawigować. Wybór jest, bo możemy nawigować przez program Locus
o ile go sobie wcześniej zainstalujemy za pomocą aplikacji CEGO. Możemy jechać pieszo, rower, także wybór jest. Możemy zobaczyć tylko na mapie i sobie się kierować po swojemu. W momencie, kiedy już odwiedzimy miejsce, znajdziemy kesza, możemy wpisać wizytę. Wpisujemy wizytę w taki sposób, w treści, że znaleziono i coś tam dopisujemy od siebie. Możemy załączyć również zdjęcia. Co zrobić w sytuacji, kiedy w terenie gubi nam się zasięg, gubi nam się GPS? Możemy zrobić tak. Wchodzimy w jakąś tutaj informację o cache'u i zapisujemy. Zapisujemy sobie i w trybie offline potem będzie dostępna cała informacja z tego miejsca. Nie mając zasięgu, spokojnie możemy wszystko pozwiedzać. W aplikacji na tej stronie startowej mamy tak, tu mapę, tu najbliższe punkty, tutaj mamy zapisane punkty. Ja na przykład też już mam trochę takiej listy, w Gnieźnie też sobie zapisałam, bo w pewnym momencie była obawa, że czegoś nie zobaczymy. O, zobaczcie, jest nawet tutaj akurat był Ostrów Lednicki, informacje na ten temat, także też można sobie fajnie poczytać. Dziennik, zdjęcia osób, które były tam i coś załączyły. I tu ukłon do naszych przyjaciół. W Serocku również są kesze. I to nawet sporo. Dodam jeszcze, że warto sprawdzać, kiedy były ostatnie wpisy w danej skrzynce, ponieważ bywa tak, że skrzynka nie jest doglądana przez tego, który założył i po prostu jej już nie ma. Ktoś znalazł, potraktował jako śmieć, zniszczył. Na przykład skrzynka 14 kwietnia 2018 roku, ostatni raz ktoś znalazł i zarejestrował to odnalezienie. Możliwe, że jej już nie ma, ale no, można sprawdzić. Tylko trzeba pamiętać, że no, dzieci mogą być rozczarowane. Popatrzmy, co tutaj dalej. Jest taka skrzynka też w kwietniu zeszłego roku odnaleziona, dość dawno. Popatrzę jeszcze przykładowo tu. Dziennik. O, w tym roku ktoś odnalazł, więc na pewno dom Picassa będzie do znalezienia. 13 kwietnia ktoś znalazł, jest szansa, że do tej pory nikt nie zniszczył. Mam nadzieję, że skorzystacie z geocachingu. Odnajdziecie jakieś skrytki, wymienicie fanty. Jeśli tak, podzielcie się jeszcze na mojej stronie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i polubienia mojej strony na Facebooku.